Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Muszę wam, moi drodzy, powiedzieć, że my tutaj od rana dzisiaj z księdzem proboszczem zajmujemy się liczeniem świętych w naszym kościele. Przychodzimy do kościoła, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że całe mnóstwo świętych, nie wiem, czy kiedyś zastanawialiście się, ilu ich mamy. No to tak przyjrzyjmy się, w ołtarzu święty Jerzy, tam dźga tego smoka złośliwy, mówią, że mu wyma zbierze na kowic, spiska tą dzidą. Obok świętego Jerzego Piotr i Paweł, figury, a w oknach mamy świętego Augustyna i świętego Leona Wielkiego, czyli w samym prezbiterium już pięciu by się znalazło. Dalej, na jednym ołtarzu dwóch, Antoni i Franciszek, na drugim dwoje, święta Jadwiga Śląska i tam jeszcze jakiś nieznany z imienia nieokreślony ksiądz, kapłan. No i oczywiście Matka Boska, nieustającej pomocy, ale tych wizerunków Maryi jest trochę więcej. Na balustradzie chóru mamy oprócz Matki Bożej z Dzieciątkiem jeszcze takie cztery gwiazdy, tam te wszystkie Małgośki, Doroty, orędowniczki średniowieczne. A w oknie, na przykład po północnej, na północnej ścianie mamy Ostatnią Wieczerzę, a więc 12 apostołów. Jakby tak zliczyć, to coś koło 30 tych świętych. No i my tu wszyscy święci. Tak, ksiądz proboszcz ma takie świetliste kółko nad głową. Niektórzy mówią, że to tylko brak włosów, niektórzy dopatrują się w tym aureoli, znaku świętości, ale myślę, że nad każdym by się coś znalazło. Moi drodzy, ale jest jeszcze jeden święty, na którego być może nie zwracamy uwagi tak najczęściej, trochę zapomniany, a dzisiaj chcemy zwrócić na niego uwagę, Leszku, dlatego że to jest patron tego roku. 8 grudnia ubiegłego roku ojciec święty Franciszek ogłosił, że będziemy w kościele przeżywać jego rok. A to na pamiątkę tego, że 150 lat temu, wtedy kiedy Włochy toczyła wojna domowa, kiedy również ucierpiało na tym państwo kościelne, kiedy papież został zamknięty w Watykanie i stał się więźniem Watykanu, kiedy czarne chmury gromadziły się po raz kolejny w historii nad kościołem, wówczas ojciec święty ogłosił go także patronem kościoła, chociaż jest czczony w świecie od dawna, taki szczyt tej czci przeżywał w XVI, XVII, XVIII wieku, a u nas na ziemiach polskich był już czczony w wieku XI. Dobrze, ja wiem, bo już mówię za 3-4 minuty, jeszcze nie powiedziałem, o kogo chodzi. Chodzi o świętego Józefa. Tak, mamy tutaj w naszym kościele świętego Józefa. Jak wchodzimy do kościoła głównym wejściem, widzimy go po prawej stronie, obok schodów wiodących na chór. Do niedawna święty Józef tam stał głównie po to, żeby pilnować gaśnicy, która też stała na półeczce obok niego, ale uznaliśmy, że gaśnica sama się obroni w razie czego, więc ją ściągnęliśmy, a świętego Józefa tam rozświetliliśmy, ozdobiliśmy takim ładnym zielonym wianuszkiem. No i dzisiaj chcemy o nim kilka słów opowiedzieć, o świętym Józefie porozmawiać. No więc przejdźmy do rzeczy. Leszku, z czym kojarzy ci się święty Józef? Twoja pierwsza myśl, kiedy słyszysz to hasło, to imię święty Józef? Wiesz, Jacku, moje myśli o Józefie są takie ambiwalentne, to znaczy rozchwiane, to znaczy pomieszane, takie negatywno-pozytywne. Mianowicie, wiesz, najpierw przecież ja nie słyszę w ogóle Józefa w Ewangelii. On nie mówi ani jednego słowa. Piotr mówi, uczniowie mówią, głupio mówią, różnie mówią, a Piotr nic nie mówi. Myślę gbur, myślę mruk, taki jakiś w sobie zupełnie odgrodzony od świata. No ponadto nieudacznik życiowy. No przecież został wmanewrowany w sytuację, w której każdy mężczyzna by się poczuł niezręcznie, przynajmniej niezręcznie. Nie jego dziecko, żona, nie żona, właściwie nic do końca nie wiadomo. No i przy tym niby rzemieślnik, a przecież rzemieślnik powinien się mieć dobrze. No widocznie zły rzemieślnik, zły cieśla, czy jaki tam zawód uprawiał. Biedny, ubogi, no całkiem nieudaczny, kompletnie nieudaczny. Ale z drugiej strony, wiesz, jak ja sobie pomyślałem, jaki obraz męskości lansuje nasza epoka,
nasz postmodernistyczny czas, tak się czasami ten czas nasz nazywa, jaki obraz, jaki wzór męskości, no to aż, przynajmniej delikatnie mówiąc, niedobrze mi się robi. No to jest taki typ męskiego macho, umięśnionego osiłka, który owszem i pięścią popracować potrafi, ale już niczym więcej, bo wszystkie szare komórki mu się przemieniły w tkankę mięśniową i nic więcej nie jest poza siłą fizyczną, nie jest w stanie z siebie wygenerować. Jest to taki osiłek, którego pełno wszędzie, jak się zapytać, a po co go tam pełno? Po nic po prostu. No to właśnie, no to w tej perspektywie święty Józef jawi się jako wzór nie do doścignięcia. Prawda? Po pierwsze, jego męskość przejawia się w tym, że jest zawsze tam, gdzie powinien być. Jego męskość przejawia się w dyskrecji, we wrażliwości, a ponadto nosi w sobie taką żeńską cechę, która się nazywa alterocentryzm, a polega to na tym, że twoja osobowość jest skierowana ku drugiemu człowiekowi. I ku drugiemu człowiekowi, ku najbliższym, ku Maryi i ku Jezusowi kieruje się całe zainteresowanie, cała opiekuńczość i cała dobroć Józefa. A więc ma i cechy kobiece, ale ma wybitne cechy męskie. Właśnie owo poczucie odpowiedzialności, owa wierność, stałość. No to jest kwintesencja męskości, a jeżeli w to włączymy również i cechy kobiece, no to mamy do czynienia z pełnym człowiekiem. Wspomniałeś, Leszku, że święty Józef na kartach Ewangelii milczy, w ogóle się nie odzywa. Tak, zróbmy takie małe podsumowanie może, co wiemy o świętym Józefie, co Ewangelia o nim mówi. Mówi o nim dosyć sporo różnych legend, opowieści, tak zwanych apokryfów, czyli tych starożytnych pism nie będących w zestawie ksiąg Pisma Świętego. Natomiast w Ewangelii rzeczywiście Józef nie wypowiada ani słowa. On się nam ukazuje przede wszystkim w kontekście dzieciństwa Jezusa, a więc jeszcze przy okazji zwiastowania u świętego Łukasza czytamy, że anioł przyszedł do Nazaretu, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. Potem święty Józef objawia się u świętego Mateusza, co słyszeliśmy dzisiaj, kiedy przy kozi pewnie gdzieś tam z jakiejś kolejnej wykonanej roboty i łapie się za głowę, bo okazuje się, że właściwie narzeczona, z którą jeszcze nie jest żonaty tak do końca, nie zamieszkali razem, że jest przy nadziei, że spodziewa się dziecka, którego on ma być opiekunem. Tak wybrał go Bóg do takiej roli, ale nie jest jego fizycznym, biologicznym ojcem, jedynie prawnym. Potem pokaże nam się ten Józef no trochę jako taki rzeczywiście nieudacznik, nie będzie umiał znaleźć tego miejsca na schronienie, na urodzenie Jezusa gdzieś tam w Betlejem, tylko skończy się na stajence. Ale z kolei potem znowu się popisze, bo weźmie Maryję i dzieciątko i ucieknie z nimi do Egiptu przed siepaczami Heroda. No to też pewnie nie świadczy o jakiejś jego odwadze, bardziej jakiejś roztropności, rozsądku. Potem pojawi nam się święty Józef jeszcze, oczywiście przy okazji powrotu z tego Egiptu, kiedy Jezus pewnie będzie miał już parę lat, może dwa, może trzy, oraz wówczas, kiedy z Maryją i Jezusem udadzą się do Jerozolimy na święto Paschy, Jezus będzie miał już 12 lat, no i tam znowu wyjdzie ta taka trochę nieudolność Józefa, kiedy zgubi tego swojego syna. No, pójdą 3 dni, w drodze będą już Józef z Maryją i dopiero wtedy uświadomią sobie, no przecież Jezusa nie ma z nami, trzeba się wrócić, trzeba go szukać. Znajdą go w świątyni, jak naucza mędrców tamtych uczonych, co też mamy u nas w kościele, na tym witrażu tutaj po prawej stronie, bliżej ołtarza, tego Jezusa nauczającego, dyskutującego z mędrcami, scenę znalezienia Jezusa w świątyni. A potem zapada kurtyna, zapada zasłona milczenia. O świętym Józefie nie słyszymy już, nie czytamy w Ewangelii nic. W związku z tym tradycja Kościoła wysnuła taki wniosek,
że Józef umarł, odszedł z tego świata, zanim Jezus rozpoczął publiczną działalność. W czasie publicznej działalności jest wzmianka o tym, że Maryja przychodzi do Jezusa zaniepokojona tym, że On tak wiele naucza i uzdrawia, że nawet nie ma czasu, żeby zjeść. Jest na Godach w Kanie Galilejskiej, gdzie nie ma już Józefa, jest obok krzyża Jezusowego. To też jest takie bardzo pozytywne, bo by oznaczało, że Jezus i Maryja byli przy śmierci Józefa, więc jego śmierć była taką śmiercią, można powiedzieć, wymarzoną, taką, do której my też tęsknimy. Dlatego święty Józef jest patronem dobrej śmierci, bo przy jego śmierci u wezgłowia jego łoża, na którym wydał ostatnie tchnienie, byli obecni Maryja i Józef właśnie. Tyle o nim wiemy, nic więcej właściwie się nie wydarzyło, poza tym, że odegrał określoną rolę w ziemskiej pielgrzymce Zbawiciela. Mówiąc inaczej, Bóg wybrał go jako narzędzie wcielenia Syna Bożego, narzędzie jego wychowania, narzędzie jego doprowadzenia do stanu dorosłości, narzędzie, jedno z narzędzi zbawienia. I właśnie, moi drodzy, tak fajnie o tym Józefie jako o narzędziu pokazuje, mówi nam ten nasz jasieński wizerunek świętego Józefa. Myślę, że sobie każdy wychodząc z kościoła przystanie, obejrzy go. Tamten święty Józef stoi sobie pod chórem, rozświetlony dzisiaj, żebyśmy go dobrze zobaczyli. I zwróćcie uwagę, co on trzyma w ręku. Co tam trzyma święty Józef w ręku? Nie wiem, czy ktoś do tej pory się przyjrzał dokładnie. Często jak widzimy jakieś obrazki świętego Józefa, to on trzyma w ręku Dzieciątko Jezus. Ten nasz tutaj w jasienicy nie. On trzyma strug i kątownicę. Strug do drewna i kątownicę, taką ekierkę do wyznaczenia kąta prostego. Mówiąc tutaj trochę tak po galicyjsku, po naszemu, to trzyma w ręce hebel i winkiel, tak z niemiecka to można nazwać. Czyli takie narzędzia, które, no właśnie narzędzia jego pracy. Wspomniałeś, Leszku, że był cieślą. Harasz po hebrajsku, to jest po grecku tekton. To jest w ogóle taki rzemieślnik, który obrabia drewno, kamień i żelazo, obrabia jakieś materiały, najczęściej w celach budowlanych. To nie jest tylko cieśla, który stawia jakieś tam więźby dachowe czy jakąś stolarkę okienną, tylko w ogóle się zajmuje budową, a nawet wyposażeniem domów. Zdarzało się w czasach biblijnych, że cieśle robili też narzędzia, jakieś pługi, jakieś takie niewielkie meble. No tych mebli w czasach biblijnych nie było za dużo, bo generalnie w Ziemi Świętej jest deficyt drewna, więc oszczędza się jej, do czego można, to się używa kamień albo żelazo. Więc trzyma ten nasz święty Józef tu w jasienicy te narzędzia, żeby nam uświadomić, popatrzcie, byłem narzędziem w ręku Boga. Co to jest narzędzie? Narzędzie to jest coś takiego, co samo jakby nie ma specjalnie inicjatywy, ale poddaje się całkowicie woli tego, który je trzyma w ręku. No, młotek czasem nam trafi w palec, ale to nie dlatego, że młotek jest złośliwy, tylko my nieuważnie się nim posługujemy. Generalnie młotek zawsze robi, czy ten hebel, ten strug, czy ta kątownica, to co my chcemy. Takim znakiem tego oddania Józefa Panu Bogu, całkowitego zawierzenia, jest, zauważyłeś, bardzo ciekawy sposób ich komunikacji. Jak Józef z Panem Bogiem się komunikują? Przez sen. Pan Bóg na jawie nie mówi, nie rozmawia z Józefem, tylko zawsze przychodzi do niego anioł we śnie. Nie bój się wziąć do siebie swojej małżonki Maryi, bo z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło, słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Uchodź, weź dziecię do Egiptu i uchodź, bo Herod czyha na jego życie. Znowu we śnie i we śnie pokaże mu się anioł i powie, wracaj, bo ustało niebezpieczeństwo, Herod już umarł, dziecko jest bezpieczne, możecie na powrót zamieszkać w Nazarecie. To ciekawe, przyznasz, ten sposób komunikacji, budowania relacji Józefa z Panem Bogiem, Pana Boga z Józefem przez sen. Dotykamy rzeczywistości snu, który to sen jest nie do końca zbadany. My tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje, kiedy śnimy. Ale Józef chyba dobrze wiedział. Ja powiedziałem na początku, że on nic nie mówił, ty potwierdziłeś. Mruk, gbur, nie. Są różne milczenia. Rzeczywiście może być milczenie gbura. To się od razu poznaje. Nie ma nic do powiedzenia. No i taki milczy, no. Poznaje się mruka też. To wiadomo, że to takie zakompleksione w sobie, takie, no, nie wiadomo, co to jest. Ale milczenie Józefa nie było milczeniem mruka ani gbura. To było milczenie człowieka myślącego. A to jest już zupełnie inny rodzaj milczenia. To jest milczenie, które nosi na sobie jakieś znamie szlachetności.
I takim było milczenie Józefa, bo popatrz, sen. Sen to jest coś, co nas nachodzi. Sen to jest coś, wobec czego jesteśmy bezbronni. Nie możemy sobie snu wyreżyserować. Nie możemy sobie snu zaplanować czy zaprojektować. Sen rządzi się własną logiką. Jesteśmy czasami zdumieni, jak obudzimy się, przechodzimy w stan jawy, że coś takiego było możliwe. Sen nas zaskakuje, ale jednocześnie sen to jest coś, co jest wyłącznie moje. To jest tak bardzo moje, że ja nie potrafię drugiemu przekazać. Mogę opisać jakiś szczegół, ale całego nastroju, całej atmosfery snu nie jestem w stanie oddać słowami. Bo to jest mój sen. Bo to jest tak bardzo mną, moją osobą, moim myśleniem tak bardzo jest osnute, że nie jestem w stanie przekazać drugiemu w sposób taki obiektywny rzeczywistości snu. Zdawałoby się, mogłoby się zdawać, że właściwie ze snu nie ma żadnego wyjścia ku rzeczywistości. Jakieś tam związki są, ale bardzo ulotne, bardzo porwane, niejasne. A u Józefa co się dzieje? Józef przenosi sen, treść snu w rzeczywistość. I mało tego, ta rzeczywistość na ten sen odpowiada, koresponduje z nim. Są wzajemnie ze sobą powiązane. Józef mógł zachować sen dla siebie. Mógł powiedzieć, sen Mara, Bóg wiara, machnąć ręką, to tylko sen. Ale jaką trzeba mieć wiarę w wyroki opatrzności, żeby ze snu przenieść ten sen w rzeczywistość i zaaplikować go rzeczywistości? Jak trzeba umieć myśleć logiką snu? Logiką tak bardzo trudną. Milczenie Józefa jest milczeniem myślenia. Jest milczeniem przekładania, przełożenia snu na rzeczywistość. I okazuje się, że rzeczywistość odpowiada na ten sen. Prawda? My wiemy, jaką trudność sprawiają sny. Pewien faraon miał sny o chudych i tłustych krowach, o jakichś tam kłosach chudych i tłustych, pełnych i pustych. I nie mógł sobie z tym snem poradzić. Zwołał egzegetów, tłumaczy snów, hermeneutów, tacy, którzy rozumieli się na snach. Nie byli w stanie sobie podołać, nie byli w stanie podołać snom faraona. I dopiero Józef Egipski odsłonił rzeczywistość snu faraona. A Józef ten od Jezusa sam sobie radzi ze snami. Przywołałeś wspomnienia pachnące naftaliną z domu moich dziadków. Mnie dziadek tę historię opowiadał, tak, moi drodzy? Bo mamy w Biblii, w Piśmie Świętym dwóch Józefów. W Ewangelii tego Józefa, który jest opiekunem świętej rodziny, a w Starym Testamencie, w Księdze Rodzaju, jednego z synów Jakuba, ulubionego, ukochanego, którego z zazdrości bracia sprzedają za 10 srebrników kupcom madianickim, ci wywożą go do Egiptu, tam są różne perypetie. W każdym razie, tak jak Leszek powiedział, w pewnym momencie on tłumaczy sen faraonowi, że te chude krowy wychodzące z Nilu pożerają ze smakiem, chrupią te tłuste krowy, że no, absurdalny sen zupełnie, taki, no, ale sen taki jest. To proroctwo tego, że będzie 7 lat urodzaju, dostatku, nadprodukcji, trzeba zebrać koniecznie, przechować w spichlerzach zboże i wszelkie produkty, bo potem będzie 7 lat nieurodzaju, 7 lat głodu. Jak się dobrze zabezpieczymy, to przeżyjemy, a może nawet na tym zarobimy. Rzeczywiście, po 7 latach dostatku przychodzi czas głodu. Te 7 lat dostatku to czas, kiedy faraon powierza Józefowi egipskiemu
Ministerstwo Gospodarki, Finansów, bo może nawet go robić czymś w rodzaju premiera. W każdym razie Józef buduje spichlerze, gromadzi to zboże i potem jak zaczyna się głód, kto przyjdzie, nawet z zagranicy przyjedzie do Faraona i mówi: Wasza Wysokość, trochę chleba, trochę ziarna, to Faraon zawsze mówi: Iteat Józef, idźcie do Józefa. Idźcie do Józefa. On tam wszystko załatwi. Idźcie do Józefa. I potem to hasło idźcie do Józefa, ite ad Józef, znalazło się na obrazach, figurach, wszelkich wizerunkach świętego Józefa. Tego naszego, od Matki Bożej, z Nazaretu, od Pana Jezusa. Nawet zdaje się w Kaliszu, tam w tym naszym największym, najbardziej znanym sanktuarium świętego Józefa, też to hasło jest ite ad Józef. Idźcie do Józefa. I to jest jeszcze jeden powód, moi drodzy, dla którego my dzisiaj mówimy, przypominamy o tym, że papież ogłosił rok świętego Józefa, no i chcemy zwrócić na uwagę na jego obecność w naszej wspólnocie, w naszym kościele. Idźcie do Józefa. Po co my możemy iść do Józefa? Myślę, że po pierwsze, żeby poszukać wzoru. Święci są po to, żeby ich naśladować. Tego wzoru jakiegoś otwarcia na działanie Pana Boga w naszym życiu. Tej gotowości posłużenia jako narzędzie Panu Bogu. Oto ja, poślij mnie. Możemy tak powiedzieć. To jest, wiecie, jak tak kiedyś jeden człowiek w taki zimny dzień zimowy jak dzisiejszy wrócił do domu, wracając do domu zobaczył tam jakiegoś żebraka na ulicy, zmarzniętego, zziemniętego, z kostniałą dłoń wyciągającego po jałmużnę. Wrócił do domu, stanął przed krzyżem i mówi: Panie Boże, dlaczego Ty nic nie zrobiłeś? Dlaczego by nic nie zrobiłeś, żeby tego biedaka tam gdzieś ogrzać, wspomóc? Pan Bóg mu odpowiedział: jak to nic nie zrobiłem? Przecież Ciebie tam postawiłem, Ciebie tam posłałem. Ty jesteś narzędziem. My jesteśmy narzędziami. Tego się uczymy od świętego Józefa. On też by mógł powiedzieć: co ja tam, prosty rzemieślnik, prosty ten tekton, cieśla, co ja mogę taki zwykły facet zrobić? Popatrzcie, ile on zrobił. On, można powiedzieć, stoi u fundamentu Kościoła. On kochał Jezusa i Maryję i w ten sposób w Nazarecie, w tym domu, w tej rodzinie Jezusa, Maryi i Józefa narodził się Kościół. Troje kochających się ludzi. To był początek Kościoła. To jest wzór dla nas i przykład. To jest następnie taki wzór, także i przykład w przyjmowaniu Pana Boga. Niekoniecznie musimy coś rozumieć. Myślę, że Józef nie rozumiał, Leszku, zgodzisz się, tego, co mu anioł powiedział we śnie. Jaka żona, jakie dziecko, jaki Egipt, jaka ucieczka, jaki powrót. Ale on to przyjmował. Nie musimy wszystkiego rozumieć. Tyle rzeczy przychodzi spoza nas, nie mamy na nie wpływu, nie do końca je rozumiemy. A jednak Pan Bóg posługuje się nami jako narzędziami. Idźcie do Józefa, ite ad Józef, dlatego że Józef stoi blisko Jezusa i Maryi. Nawet ta pobożność już średniowieczna Polska mówiła: jak chcesz, żeby Pan Jezus coś zrobił, wysłuchał Twoją modlitwę, to zrób coś, co zrobi Panu Jezusowi przyjemność. A co sprawi Panu Jezusowi przyjemność? Jeżeli Ty będziesz w miły sposób życzliwy i pełen miłości odnosił się do kogoś, kogo Jezus kocha. A kogo Jezus kocha? No w pierwszym rzędzie swojego ziemskiego tatę i swoją mamę, Józefa i Maryję. Więc jak chcesz zrobić przyjemność Panu Jezusowi, to się módl do świętego Józefa. No taka logika trochę może skomplikowana, ale tak budowano tę pobożność właśnie. Idźcie do Józefa, to znaczy niech Józef ci wyprosi u Jezusa. On tam stoi bliżej. Jezus był przy łożu jego śmierci, więc oni są bliżej siebie niż ty jesteś Jezusa nawet, więc warto iść do niego i jego poprosić. Moi drodzy, mamy taki przewodnik. Udało nam się zdobyć z księdzem proboszczem taką małą książeczkę pod tytułem Święty Józef Modlitewnik. Takie coś niewielkie, zmieści się w kieszeni, w torebce. Jest tutaj kilkadziesiąt modlitw ułożonych przez wielkich czcicieli świętego Józefa, świętą Teresę Zawila, świętego papieża Jana XXIII, który na chrzcie otrzymał imię Giovanni, czyli Giuseppe, czyli Józef. Mamy litanie do świętego Józefa, te fragmenty Pisma Świętego, o których rozmawialiśmy, sposób czci, naśladowania świętego Józefa. Nawet na końcu mamy taką modlitwę, która nazywa się Telegram do świętego Józefa w nagłej potrzebie dla wybłagania szybkiego ratunku. Pod chórem na stoliku są te książeczki, tam już chyba niezbyt wiele ich zostało, więc radzę, pospieszcie się, wychodząc z kościoła można sobie zabrać taką książeczkę, tam do koszyczka ewentualnie wrzucić jakąś ofiarę, tam coś musieliśmy zapłacić kupując te książeczki, ale to jest tak przy okazji. Dla siebie, może dla kogoś, może niedługo, wiecie, za miesiąc będzie świętego Józefa, może na imieniny fajny prezent będzie dla kogoś, może nawet na dziecka, na bierzmowanie, na komunię świętą, także po to, żebyśmy
od dzisiaj, przychodząc do naszego kościoła, zawsze tam rzucili okiem. Takie zrobili po wojskowemu, trochę mówiąc, na prawo patrz, jak wchodzimy do kościoła, żeby temu świętemu Józefowi tam włożyć do ręki te wszystkie nasze troski, te nasze narzędzia pracy, te nasze codzienne trudy i znoje, a tutaj móc przyjść, usiąść w ławce, posłuchać sobie Jezusa, potrzymać Go na ręku, te ręce mieć uwolnione na chwilę od naszych trosk, które złożymy świętemu Józefowi. Gorąco polecamy, moi drodzy. Mamy takiego wielkiego orędownika, takiego wielkiego patrona, kogoś, kto jest tak miły Jezusowi, tak miły Panu Bogu, bo był narzędziem w Jego ręku. Więc jest do kogo zwracać się o pomoc, a gdybyśmy czasami cierpieli na jakiś deficyt, brak słów, nie mieli pomysłu, weny, jak to zrobić, to myślę, że ta książeczka może być dla nas świetną pomocą. Gorąco polecamy. Ja zakończę tak. Powiedzieliśmy sobie, że bycie mężczyzną polega na byciu tam, gdzie powinienem być. Gdzie moje bycie jest twórcze, pomocne, ocalające. Takim jest Józef. Jego bycie rzeczywiście było w stosunku do rodziny swojej, nieważne, przybranej, biologicznej, prawnej, nieistotne. W stosunku do najbliższych było byciem twórczym, było byciem ocalającym. I powiedziałeś, Jacku, że w momencie, kiedy Chrystus osiąga dojrzałość, kiedy rozpoczyna nauczanie publiczne, Józef znika. I to jest kapitalne. Wielu myślicieli zostawiło po sobie pamiętniki, memuary, w których pisało, że ojciec ich skarżyło się. Ojciec mój legł mi na całym moim życiu takim ciężarem, że nigdy spod wpływu ojca nie mogłem się wyzwolić. Tak bardzo wpłynął na mnie, tak bardzo oplątał moją myśl, moje uczucia, wszystko, całego mnie, że legł mi całym ciężarem siebie. Józef wycofuje się wtedy, kiedy już nie musi ocalać, pomagać, podtrzymywać. Pozwala Chrystusowi być Chrystusem. Pozwala Bogu być Bogiem. I myślę, że to jest też cecha męskości. Pozwolić być, pozwolić zaistnieć, oddychać własnym oddechem. Józef wycofał się wtedy, kiedy dojrzał mądrością swoją, myśleniem swoim, kiedy dojrzał, że trzeba Chrystusowi pozwolić być Chrystusem. Usunął się, zniknął, odszedł. Prawda? Nie przestał być myślącym człowiekiem. Właśnie myślenie pomogło mu w podjęciu takiej genialnej, kapitalnej decyzji. A jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę to, że w Józefa wpisane były też cechy żeńskie, kobiece, chociażby to bycie dla drugiego, no to mamy do czynienia, jak już powiedziałem, z pełnym człowiekiem, znakomitym człowiekiem. Amen.